psychologicznego w rzeczywistości wtrącają istnienie do pojęcia rzeczy najdoskonalszej. Przez to ich twierdzenie, że Bóg istnieje, staje się tautologią. W rzeczywistości żaden sąd o istnieniu czegokolwiek nie może być sądem analitycznym, to znaczy takim, który jest prawdziwy na mocy samego znaczenia słów w nim użytych, jak właśnie każdy trójkąt ma trzy kąty. Istnienie nie może być składnikiem samego pojęcia, albo, jak Kant to wyraża, nie jest ono realnym orzeczeniem. Słowo jest, to jest spójka między podmiotem i orzecznikiem, a nie dodatkowy orzecznik. Kiedy obracam w myśli jakąś rzecz, nic nie dołączam do jej pojęcia, gdy powiadam, że ta rzecz istnieje. Pytanie, czy Bóg istnieje, pozostaje otwarte, gdy określiłem Boga jako byt najdoskonalszy, czyli taki, któremu nic nie brakuje. Pojęciowa znajomość jakiejś rzeczy może w niektórych wypadkach wystarczyć, żeby uznać, że ta rzecz jest możliwa, ale nigdy, że prawdziwie istnieje. Niektórzy filozofowie, być może pod wpływem tej właśnie kantowskiej krytyki, byli gotowi podać inną formułę dowodu ontologicznego. Redukowali go mianowicie do twierdzenia, jeśli Bóg jest możliwy, to Bóg jest konieczny. Ale łatwo zauważyć, że nie o to Anselmowi chodziło. Wedle Kanta zresztą również możliwości istnienia Boga niepodobna udowodnić. W każdym razie niepodobna udowodnić a priori. Schopenhauer zauważa, że Arystoteles, jakby przeczuwając, że coś takiego jak dowód ontologiczny może się pojawić, powiada, że sprawy definicji i sprawy istnienia są na zawsze rozdzielone. Argumenty Bertranda Russella przeciwko dowodowi ontologicznemu, choć posługują się innym językiem niż kantowski, mają podobny rdzeń. Stwierdzić czegokolwiek istnienie to pokazać, że są przykłady faktyczne w świecie odpowiadające badanemu pojęciu. Żadne badanie pojęcia nie może nas upewnić co do rzeczywistego istnienia jego odpowiednika. Otóż teologia świętego Anselma nasuwa nam znaczną ilość godnych uwagi pytań. Niektóre z nich są swoiście związane z dowodem ontologicznym. Z dowodu ontologicznego wynikać się zdaje, że ktoś, kto by wiedział, co słowa tego dowodu, a zwłaszcza słowo Bóg, znaczą, a zaprzeczał istnieniu Boga, popadłby w sprzeczność wewnętrzną. Tymczasem wcale tak nie jest wedle świętego Tomasza. Z jego krytyki wolno wnosić, że ateista może być konsekwentny, nie zaprzeczać samemu sobie. No kto ma rację, Anselm czy Tomasz? Inne pytanie. Czy można uznać, że Bóg jest bytem koniecznym, a odrzucać prawomocność dowodu Anselma? I co wtedy konieczność znaczy? Czy poczucie konieczności, jakie mamy, kiedy rozumiemy pewne zdania, pochodzi tylko z naszych konwencji językowych? Jak w przypadku często powtarzanego przykładu, każdy kawaler jest nieżonaty. Czy też są jakieś inne źródła konieczności? Dalej, co mogłoby oznaczać powiedzenie, że gdy myślimy o jakiejś rzeczy, wolno nam powiedzieć, że ta rzecz jest doskonalsza czy lepsza, jeżeli istnieje, aniżeli jeżeli jej nie ma. Anselm zadaje nam także pytania odnoszące się do natury Boga, niezwiązane
z jego sławnym dowodem. Prawomocność tych pytań, jak się zdaje, nie zależy nawet od wiary w Boga. Chodzi o logiczną spójność. Otóż Bóg, mówi Anselm, pewnych rzeczy czynić nie może. Nie może sprawić, żeby to, co się stało, nie było się stało. To znaczy nie może zmienić przeszłości. Nie może prawdy w fałsz zamienić, ani kłamać nie może. Czy więc nie jest wszechmocny? Oto pytanie. Bóg jest miłosierny i lituje się nad grzesznikami. Lecz Bóg jest niezmienny i nie podlega emocjom. Jakże więc pojąć Jego miłosierdzie? Podobnie, Bóg jest sprawiedliwy. Czy może więc oszczędzać niektórych grzeszników, a karać innych? Pierwszych na mocy miłosierdzia, drugich wedle sprawiedliwości, jeżeli zło jednych i drugich jest podobne. A oto